Witam Was serdecznie w kolejnym spacerku po PGA 2014. Dzisiaj wchodzimy do ostatniej z hal, hal takiej bardziej, gdzie możemy coś zakupić, gdzie możemy coś zobaczyć, gdzie jest więcej stoisk, ale takich mniejszych, boksików. Więc na początek jest jednak część stoiska Asusa. Jak widzicie, niespecjalnie oblegany. Urządzenia mobilne od Asusa. Mamy tablety Asusa, Asus MemoPad 7, oczywiście z Androidem, trochę przycina. W każdym razie, no jak widzicie, specjalnie na PGA ludzi nie interesuje ten sprzętowy świat, prawda? Więc, no cóż, nie jest tak specjalnie oblegany. O, mamy, o widzicie, XCOM reklama, 899, Asus Zenfone. No, obudowa jest naprawdę fajna, nie będziemy robić tego hands-ona, bo to specjalnie nikt tego nie chce, chyba że ktoś będzie chciał, to mogę jutro zrobić ewentualnie. Bardzo fajnie. Jedyną atrakcją tego stoiska są oczywiście tutaj te panie, jak widzicie. Jak panie macie na imię? Krystyna i Janka. Ale to tak Janina na jaja. Krystyna. Serio? Tak na targach. A tak naprawdę? No nie ma naprawdę. No jak nie ma naprawdę? No macie jakoś na imię. Czy no, nie macie? Powiedziałeś, jak mamy na imię. Krystyna i Janka. Dobrze, no to pozdrówcie tutaj widzów. Bardzo proszę. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Pani Krystynie. Okej, okay, więc jest Buddha Play. To jest jakiś klub chyba w Warszawie. Klub spakowali do dostawczaka i przyjechali. Pióro, czyli obudowy, case'y do telefonu. Bardzo fajne, aczkolwiek jak widzicie, no znowu sprzętowo tak mobilnie. Na razie, przynajmniej dzisiaj na VIP Day'u, nie interesuje nikogo to, no co zrobić? Tutaj jest bardzo ciekawe stoisko, mianowicie stoisko Edifiera, czyli producenta tego typu sprzętu, czyli sprzętu audio. Bardzo fajnego sprzętu audio. No, tutaj nie ma dźwięku, można przetestować, ale jest FIFA. Jest FIFA z komentarzem. Prawda, grają. No i co tutaj? Do Edifiera jeszcze przyjdziemy potem. Yeah. Yeah. You remember? Yes, I do. See you again. Yeah. So, is this the same game? Yes, but just like new version. A lot newer. Yeah, yes. a lot newer. So there's a lot of more stuff. Yes. So you remember the cave from last year? Yeah. Yeah. So that's the physical cave itself is the only thing that's left from back then. So we added a lot of other levels, and also it's a totally new wolf that Katarina over there she made. Okay. Tutaj jakieś takie indie. Stoiska indie, o nich niewiele wiem, więc nie powiadam, musicie po prostu przyjść na PGA sami to zobaczyć, bo nie wiem, ale mamy kolejne panie hostesy, proszę bardzo, ja tutaj muszę sobie z paniami ujęcie zrobić, dzień dobry, przedstawiam się panie, jak panie mają na imię? Panie mają na imię? Weronika? Monika. I Monik, no jakie piękne imiona dwa, także proszę bardzo o pozdrowienia tutaj do obiektywu, jeżeli można. Pozdrawiamy. Skąd? Z PGA. Brawo, dziękuję serdecznie, dziękuję wam. Dobrze, więc ruszamy dalej. Ta strefa indie, podobnie jak w zeszłym roku, jest dosyć taka ściśnięta. Te boksy są bardzo małe, ale myślę, że treściwe dla osób, którzy są tym zainteresowani, takimi właśnie niezależnymi różnego rodzaju projektami. Oczywiście, jakby nie patrzeć, gamingowymi. No, jest nawet Ministerstwo Gospodarki, a jeszcze nie mają loga sprężyny. Zbliżamy się do stoiska, które było w zeszłym roku stoiskiem najbardziej interesującym ze stref indie, polskiego, niezależnego dewelopera gamingowego, czyli Sosa. A Sos jest Mikołaj Kamiński. W środku, zobaczcie, mamy go, tańczy już tutaj, swoje ruchy wykonuje. Migan, zobaczcie, jak fajnie. No jest Sos, no to jest właśnie Sos, to jest Sos. W zeszłym roku Jacek grał, czyli walenie głową klawiaturkę. Jest strefa AVM, czyli firmy niemieckiej, która produkuje Flixboxy, która weszła na polski rynek w zeszłym roku i naprawdę, no cóż, podbija ten rynek routerów, ten rynek sieci domowych. Dostaliście dobre. I pierwszy raz pojawia się na PGA, pojawia się w ogóle w Polsce na targach, pierwszy raz ta firma.
tutaj co mamy? Robot Chalmé. Co jest ciekawa również gra, no ale musicie tutaj przyjść, żeby ogarnąć, o co tu chodzi, co tu się dzieje i w ogóle z czym to się je. Tak naprawdę ta strefa, o tutaj mamy jeszcze strefę retro, retro mamy. Retro jeszcze nie pokazaliśmy. Może tutaj kolega będzie bardziej skory do rozmowy, jak się gra na Sedze? No dobrze się gra. Przypomina ci to stare lata twojej młodości, kiedy nie musiałeś chodzić do pracy, nikt cię nie, no nie wiem, no kurde, nikt cię nie mówił, że masz przez, nie, właściwie wtedy powinni mówić, że masz przez to lat, jak byłeś mały, w sumie rodzice. A były, jak mały byłeś, to miałeś właśnie Sega, czy nie miałeś? Miałeś, nie, nie miałem. Miałeś Pegasusa pewnie. Pegasusa, no. PS1. Bardziej. Dlatego to, co ci się tutaj najbardziej na PGA podoba? No właśnie ten. Właśnie ten. Tak myślałem. No dobrze, no to dziękuję. Pozostawiam cię w 16-bitowej przygodzie. Baw się dobrze. Dziękuję na zaraz. O, Polak potrafi. Jest również Markonem. Gra, myślę, ponadczasowa, jeżeli chodzi o polskich graczy różnych online'ów. Tu jest główny programista. A ty co tutaj? Główny programista Margonem, Akitaki Zero, a on tutaj wszystko zaprogramował w JavaScriptie do Margonem. Prezentuje, tak się prezentuje ta strefa, jest, no myślę, że, o tu mamy na przykład gry mobilne, jeszcze tego wam też nie pokazałem, ale myślę, że no ta strefa jest dla ludzi właśnie zajaranych takim indie gamingiem, takim właśnie flowem, który jest związany z tego typu grami, z tego typu stoiskami. Myślę, że każdy tutaj powinien znaleźć coś dla siebie. Może właśnie no wymyślicie coś zupełnie nowego, jakieś nowe zainteresowanie dla siebie. Także zapraszam was na PGA24, jeżeli jesteście zainteresowani. No a na razie tyle. Żegnam się z wami gorąco. Do usłyszenia. Pa!